Dzień dobry, witam gorąco i serdecznie. Zagadkowa wyspa, Marcin Gałka-Walczkiewicz, kłaniam się. Moi kochani, dziś, no, z tego co widać, będziemy szukać słowa z koperty. Tylko teraz tak, mam pewien dylemat, bo Asia zdała mi relację z wczorajszego programu i powiedziała, że wolicie grać na cukierki niż grać na pieniądze. No więc tak się zastanawiam, czy ja mam grać z wami na cukierki, czyli że wygrana to będzie teraz, nie wiem, 5, 10 cukierków, czy pół kilo cukierków, czy jak. Ale z drugiej strony ciężko będzie potem przelać na konto cukierki w przypadku zwycięstwa. Dobra, umówmy się tak, że wygraną dzisiaj będą pieniądze, a te pieniądze wy sobie przeznaczycie na cukierki na przykład. Albo na co będziecie chcieli. Ale zaczniemy od 100 zł, kochani moi. No, za stówkę to można tych cukierków kupić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Moi drodzy, to tak, litery, żeby było łatwiej, litery do ułożenia słowa w kopercie macie już na ekranie. W kopercie słowo ułożone z tych właśnie liter. Wspólnie tutaj dzisiaj z Marcinem siedliśmy sobie, zastanawialiśmy się, co by tam włożyć. No i oczywiście, jak zwykle, ponieważ ja mam tendencję do znajdowania, do szukania łatwych słów, więc w kopercie fajne, łatwe słowo, przyjemne. Myślę, że szybciutko sobie z tym poradzicie. A ja, ponieważ wy już wiem, że szukacie tego słowa, ja szybko przypomnę, jaki mamy regulamin. Moi drodzy, w naszym programie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. W trakcie tego programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możecie się zgłaszać pod wskazany numer telefonu. Pamiętajcie, płacicie za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy was z moim studiem. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię łączącą bezpośrednio z moim studiem. Aby trafić na tę otwartą linię, należy jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszycie w słuchawce. A szczegóły regulaminu znajdziecie na stronie www.lowcynagrod.pl. Tak, literki są, słowo w kopercie jest, 100 zł na cukierki również mamy. No to moi drodzy, zaczynamy pełną parą, bo oczywiście, jak wiadomo, jak to zwykle, nie tylko słowo w kopercie mam przygotowane na dzisiejsze popołudnie, również mam kilka innych, myślę, bardzo fajnych zagadek, bo mnie się bardzo podobają, ja bardzo lubię akurat te zagadki, nie zdradzę jeszcze jakie. Nie zdradzę, nie powiem. Najpierw musimy poradzić sobie szybko i sprawnie z tą zagadką. Tak jak mówiłem, łatwe, proste, znane słowo w kopercie. Słowo, które można ułożyć z liter, z tych białych liter w czerwonych polach. Tam sobie wtedy możecie je poprzestawiać, poukładać tak, żeby wam pasowało. Ważna rzecz, uwaga, moi kochani. Każdej litery możecie użyć tylko raz, dobra? Żeby tu nie było wątpliwości, że ktoś tam 5 razy B sobie wpisze czy coś. Nie. Każdej litery można użyć w danym słowie tylko raz. No i teraz pełne pole do popisu macie wy, moi drodzy. Ja, który marker, Marcinie, który marker dobrze pisał? Czerwony czy czarny? Proszę, Marcin. O, pierwszy telefon. Witam serdecznie, dzień dobry. Biuro! Jakie słowo proponujesz? Biuro! Biuro! Bardzo dobry pomysł, bo jest to proste słowo, łatwe słowo, ale nie z mojej koperty. Dobra, notuję na tablicy. Biuro. Biuro. Ach, ten czarny znowu tak sobie średnio pisze, ale mam nadzieję, że wystarczy na dzisiejszy program i że jakoś to będzie widoczne, to co tutaj pisze. Okej, fajnie się zaczęło, bardzo dobrze się zaczęło i zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że prawidłowa odpowiedź pojawi się jak najszybciej. Liczę tu na was, liczę na was bardzo. A wy w tym momencie na pewno już przestawiacie litery, no. Pan przed chwilą spojrzał na nasze literki, wyczytał z tych liter słowo biuro, podał je. No, to nie jest słowo z mojej koperty, ale kierunek myślenia bardzo dobry. Proste słowo, znane słowo i w tę stronę idziemy. Kochani, jakie wy macie pomysły? Co wam się udaje ułożyć z tych liter? Czekam na kolejną propozycję, czekam na kolejny telefon. Ach, no tak, numer telefonu. Ja powiedziałem, że numer telefonu jest na ekranie, a numer telefonu wypadałoby jeszcze powtórzyć, bo może ktoś po prostu nie ma czasu spojrzeć, tylko patrzy w klawiaturę, albo ktoś tam ma niewielki ekran telewizora przenośnego jakiegoś gdzieś, może w samochodzie nas ktoś ogląda i nie widać tego numeru. Dobrze, to ja szybciutko. 704-304-304. Niezmiennie cały czas nasz wyspiarski telefon ma taki właśnie numer i pod ten numer należy dzwonić z odpowiedziami, z propozycjami odpowiedzi. Mam nadzieję, że z prawidłową odpowiedzią spotkamy się już za moment. 704-304-304 i lecimy. Kto będzie drugim uczestnikiem mojego dzisiejszego programu i kto zaproponuje drugie słowo?
Oby to było słowo z koperty, obyśmy szybciutko sobie te kwestie rozwiązali. Masz już jakieś słowo? Ułożyłeś z tych literek jakieś fajne słowo? Proste, łatwe, znane słowo? Wybieraj numer telefonu, dzwoń do mnie. Szybko, sprawnie. I lecimy. I zmieniamy zagadkę, jeśli tylko padnie prawidłowe rozwiązanie. Kto do mnie zadzwoni? Kto się do mnie dodzwoni? Czekam tutaj, czekam. Telefon działa, otwarta linia działa, bo pierwszy telefon już był i pan się bardzo fajnie odezwał, podał słowo biurko. Biuro, przepraszam. No i teraz, co dalej? Co dalej? Kto zaproponuje coś jeszcze? Kto zaproponuje jeszcze jakieś słowo? 100 złotych na cukierki. Nie wiem, może na jakieś gumisie, żelki, na lizaki, na ciastka. Co kto woli? Co kto woli? No, tak jak mówiłem, no fajnie było zagrać na cukierki. Tego jeszcze chyba nie było w programach w Zagadkowej Wyspie, że gramy na cukierki. No ale tak jak mówiłem, cukierki ciężko się przelewa z konta na konto. Łatwiej przelać pieniądze na te właśnie słodycze wszystkie. No to dalej, szybko, kochani. Prędko, bo czas mija nieubłaganie. Czas pędzi jak rakieta i zaraz się okaże, że ani się obejrzymy, a będziemy mieli pół programu. A potem ani się obejrzymy, jak to zawsze w dobrej zabawie, czas bardzo szybko mija. My, mam nadzieję, będziemy się bawić dzisiaj fantastycznie. Nie tylko dobrze, ale wręcz fantastycznie. Kolejny telefon, ja wyczekuję na niego i mam chęć usłyszeć dźwięk telefonu właśnie teraz. Ale to się nie stało. Kto do mnie zadzwoni? Kto poda mi jakieś słowo? Słowo, które można ułożyć z liter po mojej prawej stronie. Te białe litery na czerwonym tle. To są litery do waszej dyspozycji. Czekam na słowo ułożone z tych właśnie liter. Może z wszystkich, może z części z nich. Ja takie słowo właśnie dzisiaj ułożyłem pospołu z Marcinem. Nie musieliśmy się kłócić. My generalnie się dogadujemy bardzo sprawnie, więc włożyliśmy do koperty słowo, które wspólnie ustaliliśmy. Łatwe, znane, proste słowo. Ktoś tylko musi wymienić dokładnie to samo słowo, żeby wygrać 100 zł. 100 zł w programie Zagadkowa Wyspa. Dzisiaj mamy taki czwartek 13, nie? Ale ponieważ piątek 13 to jest rzeczywiście pechowy dzień, więc ja myślę, że dzisiejszy dzień nie będzie w ogóle pechowy, wręcz przeciwnie. Jak do tej pory, jeśli chodzi o mnie, układał się bardzo pomyślnie. Bardzo pomyślnie, wszystko fajnie, sprawnie się zgrywało i mam nadzieję, że tak będzie do samego końca dzisiejszego dnia. No i mam nadzieję, że mój dzisiejszy jakby porządek dnia przełoży się też na porządek programu. No to jak? Pierwsze słowo mam, drugiego słowa nie mam. Kto zaproponuje jakieś drugie słowo? Kochani, 704-304-304. Proste słowo, łatwe słowo, proste słowo. Jak zwykle zresztą w moim programie zawsze grywamy proste słowa. Dziś jest dokładnie tak jak zazwyczaj. 100 złotych. Kto poda to słowo z koperty, ten w ogóle bez żadnych pułapek, bez żadnych haczyków zgarnia stówę. Tylko trzeba trafić w to z koperty. Łatwe. Szukajcie w słowach ogólnie znanych, łatwych, nieprzekombinowanych. Tak jak biuro jest słowem prostym, łatwym, tak samo moje słowo w kopercie też jest proste i łatwe. No ale nie jest to biuro, wiadomo. Czekam na drugi telefon, czekam na drugiego uczestnika, uczestniczkę mojego dzisiejszego programu. 704-304-304. To co, wybieramy razem numer telefonu? Wybierzmy razem numer telefonu, tak żebym ja nie musiał tu długo czekać. Słuchajcie, nie, no bo coś jest nie tak. Zazwyczaj, kiedy szukamy słowa z koperty, to telefony po prostu jeden za drugim, raz za razem. A dzisiaj, nie wiem, coś,
coś się powiesiło, czy... A, chyba, że dopiero co usiedliście i jeszcze nie do końca skoncentrowaliście wzrok na literach. To ja jeszcze raz spokojnie, zanim podyktuję numer telefonu do wybrania, jeszcze raz na spokojnie wytłumaczę, czego dziś szukamy, co tu robimy, o co tutaj chodzi. Otóż, moi kochani, kto się dopiero teraz przyłączył i nie załapał się jeszcze na początek wyjaśnień, to ja wyjaśniam jeszcze raz od samego startu. Mamy po mojej prawej stronie litery. Tych liter jest, jak widać, 10. Białe literki na czerwonym tle. I teraz, tak jak się gra w skrable, prawda? To się układa literki, przestawia się tak, żeby powstało jakieś słowo. To jest zadanie dla Was. Ułożyć z tych literek jakieś słowo. Proste, znane, łatwe słowo. I potem z tym słowem zadzwonić do mnie i zaproponować mi to właśnie słowo. Jeżeli uda Ci się trafić w dokładnie to samo słowo, które ja z kolegą Marcinem dzisiaj włożyliśmy do koperty, wtedy wygrywasz 100 zł. Układ jest prosty, wszystko jest w porządku. Jeżeli nie trafisz w to słowo, ja to słowo zanotuję na tablicy, tak żeby wszyscy wiedzieli, że tego słowa, tak jak słowa biuro, należy już unikać, bo biuro nie znajduje się w mojej kopercie, tam jest inny wyraz. Oczywiście macie pełne prawo wypisać sobie więcej tych słów, które ułożycie z tych liter. No bo dlaczego by nie? I zaproponować jedno z nich. Jak to będzie to, to super. Jak to będzie nie to słowo z mojej koperty, to jeszcze raz zadzwonić. I spróbować jeszcze raz. Czasem trzeba próbować. No, do odważnych świat należy. Tylko pytanie, co się dzieje? Czemu ja nie słyszę telefonu? Bo ja tu sobie gadu, żeby jakoś tutaj spożytkować ten czas oczekiwania na kolejny telefon, na kolejnego telefonu. Ni słychu, ni widu, ni żadnego innego znaku. No czyżby tylko jedna osoba siedziała przed telewizorem w tej chwili i oglądała Zagadkową Wyspę? Jeden pan? Nie, no chyba ktoś jeszcze tam jest. Halo, puk, 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 telewizu. Tutaj kłaniam się ja, Marcin. Zapraszam do zabawy. 100 zł można zgarnąć. 100 zł, szybka stuwa. Stuwa na cukierki, na słodycze, na cokolwiek tam chcecie. Na przyjemności. Albo na jakieś tam rzeczy, które musicie uregulować. Ta stuwa akurat się na to przyda. Jest telefon. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Słowo burak. Burak. Mam nadzieję, że to nie przyszło pani do głowy, patrząc na mnie. Burak. Burak nie jest słowem z mojej koperty, ale jest to kolejne fajne słowo, ponieważ słowo łatwe, proste, znane. Burak. Burak. No, gdybym się ubrał na czerwono, to wtedy byłoby to w miarę oczywiste. Włącza się telewizor, patrzy, o, facet w czerwonym, ale burak. Dzisiaj jestem na czarno-ogniście, czarno-płomieniście. A tutaj pani, proszę bardzo, burak przyszedł do głowy. No w sumie, gdyby tak spojrzeć na tę piramidkę liter, to słowo burak rzeczywiście dość szybko wpada w oko. No, kto ma jeszcze jakiś pomysł na kolejne słowo ułożone z tych białych literek? Jeżeli ktoś z Was ma taką grę, gdzie się tam różne wersje tej gry mają różne nazwy, jeżeli ktoś ma taką grę z literkami, no to proszę bardzo, niech sobie rozłoży dokładnie te same literki i na podstawce przekłada je sobie, układa te słowa, żongluje tymi literami, no i oczywiście jak tylko jakieś fajne, proste, łatwe słowo wpadnie, uda się je ułożyć, no to szybko, bach, telefon 704 304 304, dzwonisz do mnie, proponujesz, a ja wtedy mówię, dobre słowo albo złe słowo, słowo z koperty, czyli 100 zł, albo niestety słowo spoza koperty i gramy dalej. I kolejna osoba wtedy ma szansę, kolejna, która się do mnie dodzwoni i tak jak mówiłem, może to być dokładnie ta sama osoba. Kto jeszcze spróbuje zgarnąć stówkę? 704-304-304. Ja coś mam wrażenie, że Asia chyba jednak miała rację z tymi cukierkami. 100 zł i ile? Marcinie, ile minęło już czasu programu? Chwilkę. No ale chwilka minęła i dopiero dwa telefony mamy. Może rzeczywiście, ty słuchaj, powinniśmy zmienić wygrane na cukierki. Albo czekoladki.
Dobra, trzeba pomyśleć, trzeba pogadać z szefostwem, czy przypadkiem nie zmienić wygranych. Z finansowych na wygrane, na nagrody rzeczowe. No dobra, spróbujmy, może do 3 razy sztuka. O, proszę, świetnie, super, jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Jaką odpowiedź pani proponuje? Urok. Urok. Na psa urok. No niestety nie. Dobry pomysł, ale nie jest to słowo z mojej koperty. Miałem nadzieję, że z tym trzecim telefonem nam się uda. Ale skoro się nie udało, to ja mam w tym momencie pomysł następujący. Po pierwsze, wpisuję słowo urok na tablicę, a po drugie, urok, a po drugie, robimy z tej stówki 1500 zł. Szaleć to szaleć, lecimy na całego. Robię to dlatego, że chcę mieć szybko rozwiązaną tę zagadkę. Ok? Czyli tak, 1500 zł z tej stówki. Marcinku, weź tam proszę, kliknij w parę cyferek, żeby się zrobiło 1500. A ja szybko wyjaśnię, co się teraz będzie działo, bo to jest tak. Moi drodzy, za to, że ktoś trafi w słowo z koperty, nadal płacę stówę i to jest gwarantowana stówa, ale... Ponieważ na ekranie jest 1500, to oznacza to tyle, że ktoś, kto trafi w to słowo, dostanie 100 zł na bank, natomiast o pozostałą kwotę, czyli o pozostałych 1400 zł, trzeba troszkę powalczyć. I walczymy tutaj, to jest tak zwana stawka bonusowa, walczymy w sposób następujący. 30 sekund, 5 pytań i ja te pytania będę starał się jak najszybciej przeczytać, a twoje zadanie, jeżeli dobrze odpowiesz na moją zagadkę, jest jak najszybciej odpowiedzieć na tych 5 pytań. Jeśli na tych 5 pytań szybko, sprawnie i prawidłowo odpowiesz, wtedy całe 1500 powędruje do ciebie. Och, udało mi się wytłumaczyć jakoś w miarę to, o co tutaj chodzi. No to teraz biuro, burak i urok. Trzy słowa spoza koperty, no i teraz czwarte, może do 4 razy sztuka. Kto wie, 704, 304, 304, spróbujcie, może znacie właśnie dobre słowo, może właśnie ty trafiłaś na to słowo z mojej koperty. Może właśnie tobie udało się ułożyć dobry wyraz, taki sam jak mój, może poszłaś tym samym tokiem rozumowania, którym poszliśmy dzisiaj ja i kolega Marcin, który siedzi tam w reżyserce. 704-304-304. Czekam na kolejny telefon. 1500 zł nawet można wygrać w tej chwili, tylko trzeba, no właśnie, trzeba odgadnąć, jakie słowo ukryte zostało w naszej błękitnej kopercie. O, za 1500 to się można... Można pół zapasu cukierni wykupić. To oj, wtedy by się zaszalało. Cukierków, wafelków, tortów. Czego tam jeszcze? Czekoladek. Dużo by się dało kupić. No moi drodzy, to jak z tą prawidłową odpowiedzią? Kto do mnie zadzwoni? Kto poda kolejne słowo? Ba, mniejsza o to... W którym momencie to się stanie, byle jak najszybciej. Ważne jest to, żeby padło to właściwe z koperty. To właściwe słowo z koperty. O to mi chodzi. Na to właśnie czekam. Jakie to może być słowo? Jeszcze raz przypominam. Tak jak prostym słowem jest biuro, burak. O, dokończę za chwilę. Witam, dzień dobry. Może rant. Rak. Rant. A, rant. Rant, czyli ostra krawędź. Nie, to nie jest słowo z mojej koperty. Dobra, zapiszę, chwileczkę zapiszę. R-A-N-T. Rant. I teraz, bo ja zacząłem mówić, że tak jak prostym słowem jest słowo biuro, burak, urok, tak samo moje słowo z koperty jest proste. Rant w porównaniu do słowa z koperty, no to jest zdecydowanie zbyt skomplikowane słowo, przekombinowane, za trudne. Moje jest prostsze. Moje jest, nie wiem, przyjemniejsze, milsze. Biuro, burak, urok, rant. To nie są słowa z koperty. W kopercie jest jeszcze inne, zdecydowanie prostsze niż ta ostra krawędź. No, kto ma jeszcze jakiś pomysł? Kto z tych literek ułożył jeszcze jakieś fajne, łatwe, proste słowo?
704-304-304. Kto zadzwoni i kto poda jeszcze jakieś słowo? Kto ma jeszcze jakiś pomysł? No moi drodzy, lecimy, lecimy szybciutko, szybciutko. No, burak, biuro, urok, to były niezłe propozycje. Rant, troszkę gorsza. Troszkę gorsza w porównaniu oczywiście ze słowem z koperty. Wiesz co, Marcinie, a może damy 2000, co? Dajmy 2000. Dajmy, będzie ładniej wyglądać. O właśnie, no to proszę bardzo. To 2000 zł. Od tej pory można zdobyć nawet 2000 zł. Nawet 2000 zł. Szybciutko. Moi drodzy, prędko, prędko! No, spójrzcie na te litery, popatrzcie na nie. Tak, poprzesuwajcie je sobie. Przestawiamy. Którąś tam ze środka na początek, z początku na koniec, gdzieś. I układacie słowa. Łatwe, znane, proste słowa. Jedno z nich jest w kopercie. Jeśli macie takie słowo, fajne, proste, przyjemne słowo, dzwonicie do mnie. Dzwonicie, ja cały czas czekam tutaj. Dużo czasu jeszcze mamy w tym programie, więc zupełnie na spokojnie możecie wybierać numer 704-304-304. Ja tutaj pod tym numerem właśnie cały czas czekam na wasze odpowiedzi. I liczę na to bardzo, że dziś pójdzie fajnie, dziś pójdzie sprawnie, dzisiaj zagadka zostanie szybciutko rozwiązana. No, kto znalazł jeszcze jakieś proste słowo? Moi drodzy, bo doskonale wiecie, przynajmniej ci z was, którzy są naszymi stałymi widzami, stałymi uczestnikami tego programu. Tutaj kto pierwszy, ten lepszy. Kto prędzej trafi w to właściwe słowo, ten wygrywa. Drugich miejsc, trzecich tym bardziej nie ma. Jest telefon. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jakie słowo pani proponuje? Knur. Knur! O jacie! Knur, wpisuję na tablicę, bo to nie jest słowo z mojej koperty. Knur, a to świnia. Szukamy dalej, ale knur jest już lepszą propozycją niż rant. Tyle mogę jeszcze tytułem knura tutaj powiedzieć. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Kto jeszcze jakieś słowo fajne ułożył i chciałby mi o nim opowiedzieć co nieco? 704-304-304? Bardzo proszę. Czekam na prawidłową odpowiedź. Jest kolejny telefon. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo ma pani dla mnie? Baton. Atom? Baton czy atom, Marcinie, bo nie usłyszę. Baton, a dobra, bo akurat się nałożyło się to, co ja mówiłem z tym, co pani mówiła. Baton, fajne słowo, bardzo fajne słowo, tylko nie z mojej koperty. Ha, ja wiem, pani tak pod kątem tych słodyczy, o których wspominałem. Nie, nie, gdybym włożył baton do koperty, to byłoby zbyt proste w stosunku do tego, co mówiłem na początku programu. To nie, 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 aż tak łatwo, no na taką łatwiznę to bym nie poszedł. Baton. B-A-T-O-N. Ale jest to bardzo fajne słowo, bo znów łatwe słowo. Proste, znane, nieskomplikowane. Szukajcie dalej, układajcie dalej z tych liter i proponujcie dalej. Dobrze idziemy, w dobrym kierunku się poruszamy. Tak jest. O to właśnie chodzi. Biuro, burak, urok, rant, knur i baton. To są słowa, które do tej pory się pojawiły. No widzę przewaga słów na literę B w waszych odpowiedziach tutaj, ale cały czas jeszcze nie słyszałem słowa z mojej koperty. To co, to ja proponuję 3000 zł.
3000 zł, umówmy się tak, to jest ostatni moment tej zagadki i na ten ostatni moment 3000 zł, bardzo proszę. No, ja mówię 3000, a tu 2000 migają. Nie no, zróbcie coś, żebym nie był gołosłowny. O, trójeczka. No, tak, dobrze, rozumiem, masz dwie ręce, okej. To nogami tam po klawiaturze, tylko nie rozlepcz za bardzo, nie zniszcz. 3000 zł, moi drodzy, do wygrania w tej chwili za prawidłową odpowiedź i oczywiście za walkę o bonusową kwotę. Natomiast ja jeszcze nie usłyszałem tej właściwej odpowiedzi. Biuro, burak, urok, rant, knur, baton. Te odpowiedzi słyszałem, żadna z nich nie znajduje się w mojej kopercie. W tejże kopercie jest inne, łatwe, proste, fajne słowo, które musicie odnaleźć. Układając je z tych liter po mojej prawej stronie, po prawej stronie, patrząc od tablicy, znaczy z mojej perspektywy, u was to będzie chyba lewa strona, bo to w telewizji odwrotnie to wygląda. Czyli po waszej lewej są literki, z tych literek układacie słowo i dzwonicie do mnie 704-304-304, a ja tutaj czekam na każdą propozycję, bo kto wie, czy przypadkiem akurat tobie nie udało się znaleźć tego właściwego słowa, a skąd wiesz? Nie dowiesz się, jeśli nie zadzwonisz do mnie i tego nie sprawdzisz. Dzwoni śmiało 704-304-304, a ja czekam na prawidłową odpowiedź. Kto jeszcze coś ułożył? Kto jeszcze poskładał te literki w jedną całość, w jakieś fajne, miłe, sympatyczne słowo? Tysiące złotych. Może akurat w tym momencie spojrzałeś na te litery i udało ci się znaleźć to słowo. A może już dawno udało ci się ułożyć to słowo, tylko tak myślisz, to chyba nie będzie to słowo. A kto wie? No to żeby za moment nie było jakiegoś żalu, że no tak, no mogłem zadzwonić. Dlaczego ja nie wybrałam tego telefonu? No, lepiej sprawdzić to. Lepiej sprawdzić, poświęcić tych parę chwil, znaleźć otwartą linię i przekonać się, czy słowo, które przyszło ci do głowy, patrząc na te literki, nie jest przypadkiem słowem z mojej koperty. No, 3-4. Uwaga, dyktuję numer telefonu. Ty wybierasz. Ja dyktuję, ty wybierasz. 704-304-304. I mam nadzieję, za chwileczkę się usłyszymy. Szukajcie otwartej linii, szukajcie, znajdujcie ją jak najszybciej i proponujcie kolejne słowa, które przyszły wam do głowy. Słowa ułożone z tych liter. Z liter na ekranie. Kto już wie, kto już ma jakiś wyraz. No tu duże fory mają ci, którzy uwielbiają krzyżówki rozwiązywać. Ja wiem, no teraz to jest tak, że każdy tam internet, jakieś portale społecznościowe, ale w internecie też są krzyżówki. Jest strona internetowa, gdzie są same krzyżówki, można się tam zalogować, porozwiązywać sobie krzyżóweczki, potrenować. To jest bardzo, bardzo fajny trening. Ja bardzo lubię krzyżówki. To jest bardzo dobra zagadka i bardzo duże fory mają też ci, którzy uwielbiają gry słowne. No to przekonamy się, kto lubi gry słowne, kto trafi w to właściwe słowo, kto sobie z tym poradzi. Witam, mam kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo ma pan dla mnie? Butonierka. Butonierka!
O, bardzo fajny pomysł, bo ze wszystkich liter. No nie, tutaj pan się naprawdę wykazał. Czuję, że pan jest taką osobą, która chętnie skrable, tego typu tematy, krzyżówki, skrable, tak? Trochę za długie słowo w stosunku do tego z mojej koperty. Tyle mogę powiedzieć, ale notuję na tablicy. Bardzo ładne słowo. Wiesz co, Marcin? Szkoda, że my nie gramy, nie płacimy za najdłuższe słowo jakichś tam bonusów, bo ja bym, jejku, ja to chciałbym tutaj móc za takie fajne słowa właśnie jak teraz padło, jak butonierka. To naprawdę trzeba się troszeczkę wysilić, żeby ułożyć to. Dobrze, butonierka. Znowu słowo na B. Butonierka. Czekam na kolejny wyraz, czekam na kolejne słowo ułożone z liter po mojej prawej, a waszej lewej stronie. Gdzie to, jakie to słowo? Kto jeszcze ma jakiś pomysł? Kto jeszcze chciałby do mnie zadzwonić i zaproponować tutaj coś? No, bo to tak jak mówiłem, ostatni moment zagadki, żeby tutaj zmobilizować. 3000 wrzuciliśmy, ostatni moment zagadki, rozwiążmy to szybko, sprawnie i przyjemnie. Może tym razem się uda. Dzień dobry, witam. Tak. Jakie to słowo, dzień dobry? No, ja chciałem powiedzieć butonierka właśnie. Aj, no i... Ach, no butonierka była przed chwilą. Szkoda, że pan nie wymienił szybko jakiegoś innego słowa. I to jest to, o czym ja powtarzam za każdym razem przy okazji słowa w kopercie. Dzisiaj też to mówiłem. Wypisujcie sobie na kartce różne możliwości, różne słowa, różne warianty. Dobra, Marcinie, daj 4000. Bo zaczynają nam się powtarzać słowa. No, reżyser mówi, że jest że 4000, ale jest, kochany mój, coraz trudniej, zobacz. Dwa telefony z rzędu i butonierka dwa razy się pojawiła. O, mamy 4000, no dobrze, ostatnia szansa, 4000 zł. Słuchajcie, wypisujcie sobie te słowa, tak żeby dzwoniąc do mnie mieć kilka propozycji do wyboru. Bo tak jak przed chwilą było, zadzwoniła jedna osoba, jeden pan powiedział butonierka i drugi pan, który zadzwonił chwilkę potem, miał to samo słowo i tak naprawdę już nie było co powiedzieć, bo już butonierka się zdążyła pojawić na tablicy. Wtedy jest dobrze mieć jakąś drugą, trzecią możliwość, żeby móc tutaj, jak już ktoś wykorzystał któreś słowo, to zaproponować coś innego, żeby nie tracić tej szansy, bo fantastycznie, no, pan tutaj zadzwonił na numer 704-304-304, znalazł otwartą linię, elegancko, pięknie usłyszeliśmy się, no ale pomysł, który miał wcześniej, już został wypowiedziany przez kogoś. Szukam nowego pomysłu, szukam kolejnego nowego słowa, szybciutko, moi drodzy, 4000 zł. 4000 zł i czekam na kolejny telefon. Ja może przypomnę, żeby nie było wątpliwości, przypomnę wszystkie te słowa, które do tej pory pojawiły się na tablicy. Uwaga! Można sobie zapisać, żeby już wiedzieć, żeby nie powtarzać tych słów, tak? Ok? To dyktuję. Proszę zapisywać. Biuro. Drugie słowo to był burak. Trzecie, urok. Czwarte, rant. Czyli taka ostra krawędź. Piąte słowo, knur, czyli samiec, świni. Szóste słowo, baton. Słodkości się odezwały. No i słowo podwójne. Siódme i ósme, ex aequo. Butonierka. Tych słów, kochani, unikajcie już, ponieważ te słowa na 1000% nie znajdują się w kopercie, w błękitnej kopercie na żółtej tablicy. W tej kopercie jest jeszcze inne, proste słowo. Proste, łatwe słowo. Jest telefon, dzień dobry, witam. A witam. No może tym razem się uda, jakie masz słowo dla mnie? Boa. Boa. Co bym tu mógł powiedzieć? Dobry pomysł, bo znów, krótkie, proste, fajne słowo, prawda? Każdy zna słowo boa. Ale musisz spróbować jeszcze raz, mój drogi widzu. Musisz jeszcze raz spróbować, bo to nie jest słowo z mojej koperty. Boa. Znowu na B. Mhm.
Ach, widzę, że ta blisa nam wjechała troszkę za literki. Ja ją przesunę, dobrze. No to proszę bardzo, kochani. Jeszcze raz przypomnę, co jest na tablicy. Uwaga. Biuro, burak, urok. Rant, knur, baton, butonierka. No i przed chwilą wymienione słowo boa. Te słowa już mam na tablicy, tych słów już nie proponujcie. Proponujcie każde inne kolejne słowo, które udało wam się z tamtych literek ułożyć. Jedno z nich na pewno jest w mojej kopercie i jest to, tak jak powtarzałem i powtarzam od początku programu, bardzo łatwe, znane, proste słowo. Kto jeszcze ma jakiś pomysł w zanadrzu? Kto jeszcze chciałby spróbować swoich sił? 704 304 304, ten numer telefonu jest czynny. Jest czynny, czego dowodem są kolejne propozycje, kolejne telefony od widzów programu Zagadkowa Wyspa. I pod tym numerem telefonu należy szukać otwartej linii i szansy na zdobycie pieniędzy w dzisiejszym programie. No moi drodzy, czekamy tutaj wszyscy, bo to ostatni moment tego programu. Marcin, ty co ty za dźwięki ty wydajesz z siebie? A, zniecierpliwiony jesteś, dobra. 10 chwil. Trzaska mi tam, ja to wszystko w słuchawce tu słyszę, bo tam rąbię w to biurko, ja nie wiem, tłuczę w tą klawiaturę. Strasznie się Marcinos zniecierpliwił, on by chciał też, tak jak ja, już mieć prawidłowe rozwiązanie, to dobrze. To na tych 10 chwil, które Marcin wrzucił, ja zaproponuję 5000 zł. Na 10 chwil 5000 zł. No, odkąd ten program jest krótszy, a wiemy, że tak jest od początku listopada, to musimy starać się utrzymać jak najlepsze tempo tego programu, tak? Więc, moi drodzy, tempo zależy, no, ode mnie, bo jestem prowadzącym ten program, ale zależy to również od was. Im prędzej udaje wam się rozwiązać zagadki, tym szybciej zmieniamy te zagadki i tym więcej pieniędzy możemy zaproponować. Później witam, kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Jaką ma pani dla mnie odpowiedź? Orka. Orka. Mam nadzieję, że ten program nie zamieni się w ciężką orkę w poszukiwaniu tego słowa. Orka to nie jest słowo z mojej koperty, ale jest to bardzo fajne, znowu kolejne bardzo fajne słowo, bo proste, łatwe, znane. No i jednocześnie dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy mają jakieś inne słowo, bo mogą jeszcze spróbować odgadnąć to, co ja mam tutaj w mojej kopercie. Orka. 8 chwil jeszcze zostało. O, ry, k, a. Chłopaki, czy my tam mamy jakiś lepiej piszący marker? Bo ten powolutku zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Jakbyście mi tu zaraz podrzucili, byłoby super. A tymczasem kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo masz dla mnie, mój drogi widzu? Tur. Tur. Znów muszę zapisać. Ty. U, ry. To jest tur, tur ma róg, ten tur rogiem wali w bruk. Taka rymowanka dykcyjna kiedyś była, jest nadal. Tur to nie jest słowo z mojej koperty, ale znów w miarę łatwe, znane, proste słowo, fajne. Szukamy dalej. Szukamy dalej, no i tym samym tur otworzy nam, kolejne słowo po turze otworzy nam drugą kolumnę słów. Miałem nadzieję, że tutaj nieco wcześniej będziemy mieli sprawę rozwiązaną, ale dobrze, no, walczymy dalej. O, latające markery. Mam kolejny, mam nadzieję, że ten lepiej pisze. Sprawdzimy, poprawimy tutaj. No o nie, bo lepiej. Dzięki, dobry człowieku. Dobrze, co się dzieje, bo mamy 6 chwil i się taka cisza zrobiła po tym turze. Tempo. Spieszymy. 5000 zł, 6 chwil, jedna sprytna osoba z dobrym pomysłem i mamy sprawę załatwioną i mamy już kopertę zerwaną i walczymy o bonus. No to proszę bardzo, kto chce spróbować? Kto chce sprawdzić swoje słowo? Może masz nowe słowo, takie, którego nie było w tym programie. Moi drodzy, spójrzcie na tę piramidkę literową. Tu nie ma całego alfabetu, prawda? Tu nie ma całego alfabetu.
każdy z was ma inne spojrzenie na to, bo jedni patrzą na to i widzą od razu 10-literowe słowo, tak jak butonierka. Inni patrzą, widzą krótkie słowa, boa, tur. A może tobie udało się jeszcze inne słowo zobaczyć? Jedno ze słów, które da się ułożyć z tych liter, jest świetnym słowem, super słowem, bo słowem z koperty. Jakie to słowo? Łatwe, proste, znane słowo. Nieprzekombinowane. Spośród tych słów, które się pojawiły, tak naprawdę najmniej trafnym był rant, bo rant, no to rant. W porównaniu ze słowem z koperty jest to dużo trudniejsze słowo. Moje słowo jest o wiele prostsze. 5 chwil. Jeszcze możesz do mnie trafić, jeszcze możesz zawitać w moim studio i możesz zaproponować, masz 5 chwil na to. Wystarczy tylko znaleźć kolejne słowo, ułożyć z tychże liter i zatelefonować do mnie. 704-304-304, a ja z miłą chęcią tutaj wysłucham twojej odpowiedzi, no i zweryfikuję. Kolejny telefon, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to słowo? Może karibu. Jak? Jeszcze raz, przepraszam. Karibu. Karibu. Dobra, moment, notuję, bo to nie jest słowo z mojej koperty, ale notuję. Karibu. A teraz się odniosę do tej odpowiedzi. Moi drodzy, za trudne. Zdecydowanie za trudne. W kopercie jest prostsze słowo. 4 chwile. 4 chwile i 5000 zł można nawet wygrać. Wystarczy tylko znaleźć właściwe słowo i dodzwonić się tutaj szybciutko do mnie. Telefon za telefonem, osoba za osobą. Bardzo mi się to podoba. Ja tak lubię. 704-304-304. O, i ktoś właśnie wybrał ten numer telefonu. Dzień dobry, witam. Tak, słucham. Jakie to słowo? Kurant. Kurant. Cóż ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że nie jest to słowo z mojej koperty i mogę powiedzieć jeszcze, że kurant. Nie, moje słowo jest prostsze od słowa kurant. Zdecydowanie. Kurant. O. Nie, za trudne. Kurant jest za trudny. Karibu, kurant. Oj, zaczynacie błądzić. Zaczynacie szukać słów, które są, jakby to określić, no w porównaniu z moim słowem z koperty są zdecydowanie za bardzo skomplikowane, za trudne, no. A mnie tu 2 chwile już tylko zostały. Miałem nadzieję, chciałem bardzo, żeby przed upływem tych 10 chwil padła właściwa odpowiedź. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, no 13 osób do tej pory. 13 osób się dodzwoniło, bo butonierka 2 razy była. O, dzisiaj 13, no tak. 17:13, 13 osób się dodzwoniło. Wprawdzie mam 12 odpowiedzi, ale może ta 13. Teraz osoba, która poda mi 13 odpowiedź, może wreszcie trafi w to, co mam w kopercie. No to uwaga. 13 listopada o 17:13 do programu Zagadkowa Wyspa dodzwania się kto? Ktoś, kto wybiera numer 704-304-304. Mam nadzieję, że ktoś dołączy tutaj do grona uczestników programu, ba, dołączy do grona zwycięzców tego programu. 5000 zł w puli. 704-304-304. Jeszcze moment. Jeszcze chwila. Jedna chwila została do końca. Ostatnia szansa. Czekam. I mam nadzieję, się doczekam. Jeśli masz nowy pomysł, jakieś nowe słowo, którego jeszcze tutaj nie było, wybieraj numer teraz. A ja szybko przypomnę jeszcze raz, jakie słowa padły do tej pory. Uwaga, liczę od ostatniego słowa do pierwszego. Kurant, karibu, tur,
orka, boa, butonierka dwukrotnie, baton, knur, rant, urok, burak oraz biuro. No i czekam na 13 słowo. Jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Słucham. No, ja słucham. Jakie ma pan dla mnie słowo? Brunetka. Brunetka! Oż, proszę państwa! No tutaj, no, mężczyzna się dodzwonił, nie? Mężczyzna się dodzwonił. Brunetka. Notuję na tablicy, bo to nie jest moje słowo z koperty. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was brunetka, dziewczynki. Okej. Moi drodzy, nie kończymy z tą zagadką, nie kończymy. Robimy tak, ja proponuję w tym momencie, bo wiem, że pojawiło się zero, jest 13 odpowiedź, która niestety nie jest odpowiedzią z mojej koperty. Dzisiaj mamy 13, więc teraz tak, robimy rzecz następującą. Robimy dogrywkę. Ale w ramach dogrywki ja wam dam podpowiedź. Uwaga, zobaczcie, co będę teraz podkreślał. O, podkreślimy sobie tak, podkreślimy sobie knura, podkreślimy sobie tego węża boa, orkę też, dlaczego nie, tura również, karibu też możemy śmiało podkreślić. I teraz, moi drodzy, to były raz, dwa, trzy, cztery, pięć odpowiedzi. Tych pięć odpowiedzi to były odpowiedzi najbliższe tej w kopercie. W porównaniu z tym, co mam w kopercie, karibu, tur, boa, orka, myślę, że to są za trudne odpowiedzi, bo w kopercie jest nazwa jakiegoś zwierzęcia. I tak jak tutaj mamy tego knura, pierwsze zwierzę, które się pojawiło w dzisiejszym programie, to porównując stopień trudności słowa knur i stopień trudności słowa z koperty, knur był najbliżej, jeśli chodzi o stopień trudności. No dobrze, to w takim razie odkładam mój marker, nic nie biorę do ręki, bo teraz wszystko się może wydarzyć. W każdej sekundzie może się zdarzyć dosłownie wszystko, bo może paść po tej podpowiedzi już właściwa odpowiedź. 7-0-4-3-0-4-3-0-4. Dogryweczka, kochani, dogryweczka. Jeżeli udało wam się wśród tych liter znaleźć jakąś nazwę zwierzęcia, jeszcze jedną nazwę zwierzęcia, w takim razie jest to olbrzymia szansa dla was. Olbrzymia szansa dla was, bo jest wielce prawdopodobne, że zwierzę, które tutaj odnaleźliście, jest tym zwierzęciem z mojej koperty. Prosta nazwa zwierzęcia. Bardzo łatwa nazwa. No, jeżeli już masz nazwę jakiegoś zwierzaka, inną niż te, które mam na tablicy, koniecznie muszę cię usłyszeć w moim studio. Muszę cię usłyszeć w moim programie. Ja jeszcze raz powtórzę. Uwaga! Nazwy zwierząt, które do tej pory się pojawiły, to knur, boa, orka, tur i karibu. Karibu. No i teraz tych nazw już nie powtarzajcie, żeby nie było. Te nazwy już były, one nie znajdują się w kopercie. W kopercie jeszcze inny zwierzak jest. Nazwa jeszcze innego, jakiegoś zwierzaka, którą to nazwę z tych liter tu. Z tych. Tych da się ułożyć. Moi drodzy, musimy kończyć tę zagadkę, oczywiście nie program, tę zagadkę musimy się z nią jak najszybciej teraz rozprawić, raz na zawsze. Więc szybciutko, bardzo proszę, 5000 zł i kto ułożył jeszcze jakieś słowo, nazwę zwierzęcia, szybko. Szybko bierze za telefon, szybko wybiera numer telefonu i dzwoni do mnie z tym słowem. 7043043304, proste słowo. Myślę, że wszyscy znacie to zwierzę. No, spójrzcie na te litery. Wszystko na dobrą sprawę macie w tej piramidzie. Wszystko, co jest potrzebne do ułożenia tego słowa z koperty, macie w tej piramidce literkowej. Mamy telefon, uwaga. Bardzo witam serdecznie, bardzo proszę o słowo. Kur. Kur. Nie to słowo.
No nie to słowo, szkoda. Szkoda, że nie to, no. Liczyłem na to, że już będzie. Ale dobrze, nie no, dobrze, okej. Okay. Kur. No nie kur. W mojej kopercie ukrył się inny zwierzak. Nie jest to kur. Piejo, kury, piejo, nie mają koguta. Ale w kopercie jest inny zwierzak. Nie kur, nie knur. No nie jest, to też małpa, bo tu Tarzan przed chwilą się odezwał. Nie, bo małpy, słowa małpa nie da się z tych liter ułożyć, prawda? W kopercie jest nazwa zwierzęcia. Jakiego? No moi drodzy, dogrywka, dogrywka, ale ta dogrywka nie będzie trwała wiecznie. Ta dogrywka musi jak najszybciej się skończyć. Jakie jeszcze zwierzę można wyczytać wśród tych liter? Kto jeszcze ułożył nazwę jakiegoś zwierzaka? Znane zwierzę? Słowo proste. Tylko trzeba na nie trafić. Wszystkie potrzebne do ułożenia tego słowa litery są właśnie tu w tej piramidce. Mój drogi, ja wiem, że musimy kończyć zagadkę. Ty zawsze to powtarzasz, jejku, robisz się monotematyczny. Wiem, że trzeba kończyć zagadkę, ale powiedzieliśmy A, powiedzieliśmy, trzeba powiedzieć B. Musimy mieć rozwiązanie. Nie, nie zdajemy koperty, a rób co chcesz. Możesz nawet wyjść i wrócić, tupnąć nogą, walnąć pięścią w biurko. Nie, nie pokażę, co jest w kopercie. Ja czekam, aż to słowo z koperty wymieni mi ktoś z widzów. Kochani, zwierzę. Zwierzę. O jakim zwierzaku jeszcze nikt nie wspomniał w tym programie? 704-304-304 i szybko. I lecimy dalej. Czekam na telefon. Dobra, ja dyktuję szybko numer telefonu, wy wybieracie, ok? Dobra. 704-304-304. A może ta trzynastka dzisiejsza jest pechowa? Dobra, to żeby przełamać tego pecha, przełamać tę trzynastkę dzisiejszego dnia, trzynastkę z kalendarza, niech będzie 7000. 7000. Na kontrę do tej pechowej trzynastki dajemy szczęśliwą siódemkę. 7000. Szczęśliwe 7000. No i ta dogrywka musi się skończyć. Już, teraz, tu i teraz, w tym momencie. Ja wiem. Ile my tych zwierzaków mamy? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, podkreślę kura, żeby nie wyszukiwać tu co chwilę. Kur. 6 zwierzaków mamy już na tablicy. Może, o właśnie, 7 tysięcy. Mamy już 6 zwierząt, czekam na 7 zwierzę. Oby to było to z koperty. I może w ten sposób tego pecha przełamiemy. Bo no, mnie się zdawało, że dzisiejszy dzień z racji tego, że to czwartek, a nie piątek, będzie szczęśliwy, ale jak na razie, no, coś tutaj się... Dobra, to teraz trzecia siódemka, oprócz 7000 i 7 zwierzaka, trzecia siódemka na początku numeru telefonu. 704-304-304. Ja przestaję gadać. Daję wam się teraz skupić. Jeżeli macie jakieś nowe zwierzę, które jeszcze nie pojawiło się na tablicy, dzwoń do mnie. Proste, łatwe zwierzę, prosta nazwa. Szybciutko.
No moi kochani, czyżby nikt nie znalazł żadnego więcej słowa, żadnej więcej nazwy zwierzęcia? Oj, nie chce mi się wierzyć. Oj, nie chce mi się wierzyć, bo ja teraz się nie odzywałem i celowo sobie tak kątem oka zerkałem na te litery. Mnie się bez problemu udało znaleźć jeszcze kilka zwierząt. No, poza tym z koperty. Więc nie wierzę w to, że nie macie żadnego więcej zwierzęcia. Ja wiem, jest trudniej. Owszem, bo nie mamy całego alfabetu. Tu jest raptem 10 liter. I każdej można użyć tylko raz, ale nie jest to niewykonalne. No tu da się, kochani. No, jeszcze momencik czekam. Kto jeszcze znalazł nazwę jakiegoś zwierzęcia? 704-304-304 pod tym numerem. Szukaj otwartej linii pod tym numerem. Staraj się znaleźć kontakt ze mną, a ja no, stoję. Czekam tutaj na właściwą odpowiedź, na słowo z mojej koperty. Nazwa zwierzaczka. No, ostatni moment. Komu 7000? Komu 7000 na cukierki, na słodycze? Myślę jedno, mówię drugie, język mi się zaczyna. To był ten dobry marker, czy to był zły marker? Nie wiem, który był ten zużyty. A, ten jest dobry. Tego muszę odłożyć, żeby mi tu nie przeszkadzał. No jak tam z tą waszą odpowiedzią prawidłową? Jest? Nie ma? No, proste zwierzę. O, ja nawet zrobię coś takiego. O, jest telefon. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Głośniej, proszę. Kret. Kret. Zapisuję pani odpowiedź na tablicy, bo jest to całkiem niezły pomysł. Kret. Kret. Kreta w naszym programie się nie spodziewaliśmy. Brawo dla pani. Reżyser mówi, pokaż, co jest w kopercie. No chłopie, jak ja mam pokazać, co jest w kopercie, skoro kret nie znajduje się w kopercie? Ja słowo z koperty mogę pokazać dopiero, jak padnie właściwa odpowiedź. Co ty, nie zmieniaj zasad, mój drogi. Dobrze, robimy w takim razie w ten sposób, ponieważ tego kreta się nie spodziewałem, myślałem, że tu padnie zupełnie inne zwierzątko, dlatego też oświadczam teraz, co następuje. Z racji tego, że mam dosyć odpowiedzi, których nie mogę nagrodzić, to proponuję teraz za każdą kolejną odpowiedź spoza koperty 5 dych. $50 gwarantowane za każdy pomysł zwierzęcia, nazwy zwierzęcia, którą to nazwę da się ułożyć z tamtych liter i która to nazwa nie znajduje się w kopercie. Czyli teraz tak naprawdę każdy kolejny telefon od każdej kolejnej osoby w zasadzie może być już nagrodzony. Oczywiście te nazwy, które już są na tablicy, też już wypadają. Czyli uwaga, żeby nie było zaskoczenia. Knur, boa, orka, tur, karibu, kur oraz kret. Te słowa nam już wypadły z zabawy. Szukamy kolejnego zwierzaka. Szukamy kolejnego zwierzaka. Jest telefon, mam nadzieję, że teraz się uda. Witam, dzień dobry. Kot. Śmiało. Kot. Kot. I dobra informacja jest taka, że w tym momencie wygrał pan 50 zł. Super. Widzicie? Ja dałem propozycję 50 zł, błyskawiczny telefon, fantastyczna odpowiedź, 50 zł za słowo kot. Kot nie znajduje się w kopercie, ale tak jak powiedziałem, a ja dotrzymuję słowa, 5 dych kot.
Kot. Bardzo dobrze. O to właśnie chodziło. I podkreślam kota. I podkreślam kota. Kot. No to proszę bardzo, kto ma jeszcze jakiś pomysł? Widzicie? Widzicie? To działa. To działa. Znajdujecie słowo, dzwonicie do mnie, proponujecie. Jeżeli jest to słowo, które da się ułożyć z tych liter, nie ma żadnego błędu. Jeśli jest to słowo spoza mojej koperty, 5 dyszek gwarantowane. Natomiast jeżeli będzie to słowo z mojej koperty, to o które nam najbardziej chodzi, no to wtedy gwarantowana stuwa, a oprócz tego walczymy jeszcze o pozostałą część nagrody. Jak ten pan miał na imię? Pan Jan. Dobrze, kochani, weźcie dobry przykład z pana Janka, który przed chwilą zadzwonił i powiedział słowo kot. Proste słowo? Proste. Łatwe, bardzo łatwe do ułożenia z tych liter. Nie z koperty, jeszcze nie z koperty, ale moje słowo w kopercie jest też bardzo proste. Jest to nazwa, prosta nazwa zwierzęcia, jakiegoś zwierzęcia. Idźcie tym tropem. Mógłby to być kot? Nie jest to kot. W kopercie jest inne słowo. Proszę bardzo, kto zdobędzie kolejne pieniądze? No, jesteśmy na finiszu zagadki. Jesteśmy na końcóweczce, już na wylocie. No, przed rozpoczęciem programu braliśmy pod uwagę również tego kota. W ostatniej chwili tak naprawdę zmieniliśmy zdanie i do koperty trafiła nazwa innego zwierzęcia. Ale to oznacza, że już idziecie dobrym torem, już poruszacie się w dobrym kierunku, bo jesteście blisko naszego toku rozumowania. Kur, no tak powiedzmy, że przekombinowany, ale kret kot już jest bliżej tego, co jest w kopercie. No, czekamy, czekamy. To co tu jeszcze da się ułożyć? Tu się zaraz na pewno wyjaśni sprawa. Za chwilę będzie prawidłowa odpowiedź. Jest ktoś na pewno, kto już ma w głowie to właściwe słowo. No, ja pomagam wybrać numer telefonu, a ty jeżeli masz jakieś zwierzę, to szybko wybierasz ten numer telefonu razem ze mną, bo zaraz będzie po zagadce. Ja to wiem, ja to czuję. Uwaga, dyktuję, tak? 704-304-304. No, o jakim zwierzęciu jeszcze nikt nie wspomniał w moim programie? No, ktoś jeszcze mógłby wpaść wreszcie na to słowo. Jest wśród tych liter to zwierzę. Czekam, cały czas czekam na właściwą odpowiedź, cały czas czekam na twój telefon. 704-304-304. Pod tym numerem należy szukać otwartej linii i proponować kolejne słowo. Tak jak mówiłem, tak jak stało się to przed chwilą, za każde kolejne słowo, które jest słowem spoza koperty, ale jest jednocześnie nazwą zwierzęcia ułożoną z tamtych liter, płacę 50 zł. Jest trudno? Jest trudno, bo tu troszeczkę jesteście zasugerowani tym kotem, kretem, knurem i tak dalej. Ale spokojnie, spokojnie. Za moment ktoś to zwierzę na pewno znajdzie. Ja myślę, że za moment kolejne osoby przyłączą się do naszego programu, bo wejdą do domu, wrócą z pracy, ze szkoły. Włączą telewizory, spojrzą i o, jejku, jest zwierzę. Jeśli myślisz, uwaga, jeżeli myślisz, że znalazłaś zwierzę, albo znalazłeś zwierzę i tak, nie, za proste. Uwaga, uwaga, to błąd, to może być wielki błąd. Patrzcie, ja mówiłem od początku, proste zwierzęta, a tu kot, tak banalnie prosty. Dopiero po takich zwierzętach jak karibu, jak tur, jak orka pojawił się kot, taka prościzna. Moje zwierzę z koperty to też bardzo łatwe słowo. No, ale musimy kończyć tę zagadkę. Słuchajcie, tak jak mówiłem,
Dobra, dajmy 10 chwil. Tak jak mówiłem, a co ja mówiłem? No i się zaplątałem. Dobra, nieistotne. A, już wiem, co mówiłem. 50 zł to jest cały czas gwarantowana nagroda za zwierzę spoza koperty. Zwierzę, którego jeszcze nie ma na tablicy. 10 chwil i lecimy, kochani, lecimy szybko, sprężacie się, tempo. Niech ten program nabierze takiego tempa, jaki miał od samego początku. Zobaczcie, ile fantastycznych odpowiedzi do tej pory. Kontynuujmy ten rytm. Trzymajmy się tego rytmu. 704, 304, 304 i bardzo, bardzo, ale to bardzo proszę o kolejny telefon i prawidłową odpowiedź. 10 chwil. Oczywiście nie czekajcie do zera. No, szybko dyktuję numer. Jeszcze raz. 704-304-304. Kto wybrał numer telefonu razem ze mną? Jest telefon. Pięknie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie ma pani słowo dla mnie? Nur. Nur. 50 zł mogę za to słowo spokojnie zapłacić. Ale jednocześnie od razu powiem, za trudne w porównaniu z moim słowem z koperty. Nur. Dobra, to muszę już tutaj zapisać. Zapiszę u góry. Nur, żeby było ładnie, wyraźnie widać. Podkreślę oczywiście też, żeby było ładnie, wyraźnie widać. Nur. Ale proszę bardzo, już druga osoba w dzisiejszym programie wygrała pieniądze i bardzo dobrze, i bardzo dobrze, bardzo fajnie. Czekam na kolejny telefon. Tylko oby tym razem była to większa kwota niż 50 zł, co oznacza, że musiałoby paść słowo z koperty. Liczę na to, czekam na to. No, spójrzcie, 9 chwil, jeszcze raz dyktuję numer telefonu. Jeszcze raz dyktuję numer telefonu. 704-304-304. I kto teraz wybierał ze mną numer telefonu? Przed chwilą podyktowałem i fajnie, pani do mnie tutaj zadzwoniła elegancko i trafiła 50 zł. Teraz ktoś dalej może spróbować. No, 8 chwil jeszcze. No moi drodzy, bo pół programu nam chyba już minęło, a my jeszcze nie mamy prawidłowej odpowiedzi. No, może patrzysz na te litery i może właśnie udało ci się ułożyć nazwę tego zwierzaka. Nazwę zwierzaka, której na tej tablicy jeszcze nie mamy. Prostą nazwę. Siedem chwil. Już tylko 6. Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery. Numer telefonu, pod który należy, koniecznie należy zadzwonić. Jeżeli tylko udało wam się z tamtych liter ułożyć nazwę jakiegoś zwierzaka, której to nazwy jeszcze nie mam na tablicy, dzwoń koniecznie i jeśli mi wymienisz tu głośno i wyraźnie tę nazwę na antenie w programie, na bank wygrywasz. Minimum 50 zł. Maksimum 7 tysięcy. Ja jeszcze raz przypomnę nazwy zwierząt, które pojawiły się do tej pory. Słuchajcie, żeby nie było powtórki jakiejś, dobra? Uwaga. Nur, kot, kret. Kur, karibu, knur, boa, orka, tur. Pięć chwil. No, kto ma jeszcze nazwę jakiegoś zwierzaka? Szybciutko. Mało czasu zostało. No, słuchajcie, chcę skończyć z tą zagadką. Podkręcamy tempo. Podkręcamy.
zagęszczamy ruchy. Intensyfikujemy poszukiwanie otwartej linii, tak? Szybciej, mocniej, gęściej, tam szybciej w te klawisze. Kto pierwszy ten lepszy, kto szybciej? 704 304 304, a ja cały czas czekam. Cały czas czekam. Nowe zwierzę, kolejne zwierzę. No, o jakim zwierzaku jeszcze nikt nie pomyślał? O czym zapomnieliśmy? Trzy chwile. Trzy chwile. No miałem nadzieję, że dzisiejszy dzień, mimo że to 13, że będzie szczęśliwy i miałem nadzieję, że szybko usłyszę właściwą odpowiedź, a tu widzę, że niestety. A wydawałoby się, że takie proste słowo udało nam się do koperty włożyć. Takie no znane zwierzę, znane, proste, łatwe. A jednak. No dobrze, ale walczymy twardo. Chłopaki nie płaczą, dziewczyny tym bardziej, walczymy do końca. Dopóki piłka w grze, lecimy. 704-304-304. Kochani, nie czekajcie do zera, bo tutaj chwile się tam zmieniają. Już dwie zostały. Nie czekajcie do zera. Reżyser mi tu podpowiada, że jak będzie zero, to mam pokazać, co jest w kopercie. No, wolałbym zrobić to tylko i wyłącznie w sytuacji usłyszenia prawidłowej odpowiedzi. Masz nowe zwierzę? W najgorszym wypadku wygrasz 5 dych. Dzwoń śmiało. 704-304-304. Ja z chęcią wysłucham Twojej odpowiedzi. Z olbrzymią chęcią. Jeszcze dwie chwile. Na pewno się uda. Na pewno się uda. Znajdziesz otwartą linię. Spokojnie, uda się. No, ostatni moment. Oj, coś mi się zdaje, że chyba jednak nikt nie znalazł tego zwierzaka. A to aż dziwne, bo przecież tak łatwe zwierzę. No dobra, czekam. Znane zwierzę, no jego nazwa jest naprawdę wszystkim znana. Jedna chwila została i ostatni moment tej zagadki. No, bo jak się pojawi to zero, to może być za późno. No, wystarczy mi jedna osoba, która ogląda ten program i która wybierze numer telefonu do mojego studia. Jedna osoba, która trafi w to właściwe słowo. Słowo z koperty. Nazwa zwierzęcia. Znane zwierzę. Trzeba ułożyć nazwę tego zwierzęcia z tamtych liter i zadzwonić pod numer 704-304-304, podać tę właściwą odpowiedź.
No i proszę, mamy 0. To ja jeszcze raz, uwaga, jeszcze raz dyktuję numer telefonu. Wybierzcie go razem ze mną. 704-304-304. No. Dzień dobry, witam serdecznie w programie Zagadkowa Wyspa. A witam. Jakie masz dla mnie słowo, mój drogi? Kobra. Nie wiem, czy zauważyłeś, mój drogi kochany widzu, że ja już tu palcem sięgałem, żeby podważyć tę kopertę i żeby ją zerwać. Bo liczyłem na to, że teraz padnie właściwe słowo. Dobra, mój kochany, za kobrę płacę 50 zł, ok? Czyli nadal jestem wiarygodny, bo tak jak powiedziałem, 5 dych za każde słowo spoza koperty, które da się ułożyć z tamtych liter. Kobra. K-O-B-R-A. Słuchajcie, no ja nie mogę pokazać tego, co jest w kopercie. Nie mogę tego zrobić, bo nie mogę, no bo muszę usłyszeć prawidłową odpowiedź. To nie jest kobra, to nie jest nur, to nie jest kur, nie jest to kret, kot, knur, boa, orka, tur i karibu. Tam jest jeszcze jedno zwierzę. Nie usłyszałem go jeszcze do tej pory i na dobrą sprawę nadal go nie słyszę. Na dobrą sprawę to ja w ogóle nic nie słyszę. Ani dźwięku telefonu, ani odpowiedzi. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Jakie tu może być słowo w tej kopercie? Kto ułożył jeszcze nazwę jakiegoś zwierzaka? No moi drodzy, po wielu bojach tutaj, bo na chwilę zniknąłem, po to, żeby wytargować, co nieco dla was z reżyserem, wytargowałem. Wytargowałem, bo tak, mamy 7 tysięcy na ekranie, mamy. I te 7 tysięcy nie wróci jeszcze do sejfu, a ja wytargowałem dla was podpowiedź. Uwaga, patrzcie. Do tej pory wśród tych wszystkich odpowiedzi pojawiło się jedno słowo zaczynające się na tę samą literę, na którą zaczyna się słowo z mojej koperty. Tą literą jest T jak tur. T jak tur. I teraz uwaga. Tu wpisuję T, to jest pierwsza litera mojego słowa, ale tur jest za wielki w stosunku do tego zwierzęcia z koperty. Co więcej, może problem jest w tym, że moje zwierzę z koperty nie mieszka w Polsce, tak jak karibu nie mieszka w Polsce, tak jak kobra, no kobry poza ogrodem zoologicznym nie spotkamy w naszym kraju, tak samo mojego zwierzęcia nie da się spotkać w Polsce, ale nazwę tego zwierzęcia zna nawet dziecko.
Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jest to kolorowy ptak. Na literę T. Za dużo powiedziałem? Nie, no ale zobacz, ile my stoimy z tą zagadką. Nie za dużo, nie. Dążymy do jej rozwiązania, więc trzeba troszeczkę podpowiedzieć. Nie bać się tutaj jasnych określeń. No, wiadomo, nie będzie to papuga, no bo papuga nie zaczyna się na T, poza tym tu nawet nie mamy litery P wśród tych literek. Zwierzę, ptak na literę T, którego nazwę da się ułożyć z tamtych liter. Zwierzę, które nie mieszka w Polsce, chyba że w ogrodzie zoologicznym, ale w naturalnym środowisku w Polsce nie występuje. Co więcej, patrzcie, ja na początku, nawiązując do wczorajszego programu mojej kochanej koleżanki żony, powiedziałem, że bo tu słodycze i tak dalej. To zwierzę, ten ptak, jeśli dobrze kojarzę, a myślę, że dobrze kojarzę, znajduje się na opakowaniu pewnych słodyczy. O! To jednak jest nawiązanie do tego wczorajszego programu Asi. No, to myślę, że każde dziecko będzie znał. W kreskówkach to ten ptak się pojawia. Bardzo często pojawia się w różnych kreskówkach. Kolorowy ptak. Spory kolorowy ptak. Błyskawiczna dogrywka. Jeżeli wiesz już, jaki to ptak, o nazwę jakiego ptaka tutaj chodzi. Ptaka na literę T. Ptaka, którego nazwę jest w tej piramidzie literkowej. Wystarczy kilka z tych literek wziąć, ułożyć pierwsza T i dalej. I macie już nazwę tego ptaka. Uwaga, uwaga! 704-304-304 i kto trafia do mojego studia? I kto mi wymienia głośno nazwę tego ptaka? No to już złej odpowiedzi nie będzie na pewno. Będzie tylko i wyłącznie dobra odpowiedź. Nie wyobrażam sobie, żeby inaczej miało się stać. No moi drodzy, teraz trzeba tylko skojarzyć. Egzotyczny ptak na literę T. Tamte literki. Wybrać kilka z nich, pierwsza T, parę literek dalej i mamy prosta nazwa. Wprawdzie ptak jest egzotyczny, owszem, ale jego nazwa jest wszystkim znana, nawet dzieciakom. O! Widzę, że reżyser dał ostatnią N, to ja też, żeby potwierdzić to, dopiszę. N tutaj. N. O. 7 chwilek dajemy. Dobrze. 7000, 7 chwilek. Ja już w zasadzie mogę zdjąć tę kopertę. Chodź tu. No i teraz. Walczymy tak naprawdę tylko i wyłącznie z czasem, bo ja chcę zakończyć już tę zagadkę. Podobnego zdania jest reżyser, twierdzi, że już powinniśmy mieć rozwiązanie. Zgadzam się z tobą, mój drogi, zgadzam się z tobą w 100%. Zresztą myślę, że widzowie też się z nami zgadzają. Chcieliby, żeby ta zagadka była już rozwiązana, żebyśmy przeszli do kolejnego zadania. Kartka w środku, widzicie biała kartka w środku. Na tej kartce jest napisana prawidłowa nazwa, prawidłowe słowo. To słowo zaczynające się na literę T, kończące na N, nazwa ptaka egzotycznego, ale bardzo łatwego do rozszyfrowania. Prosta nazwa, znana i dorosłym, i dzieciom. Nazwa ptaka, który pojawia się w filmach rysunkowych. Pojawia się na opakowaniach niektórych słodyczy. Ja wiem, że może nie było to aż tak oczywiste, bo ten ptak nie żyje w Polsce. No tak jak kot na przykład, czy knur. Czy kret? Ale no, nie czarujmy się, jest to prosta nazwa, proste, łatwe słowo, nieskomplikowane. Ja myślę, że za chwileczkę ktoś będzie walczył o 7000 zł. 6 chwil zostało, a wy tymczasem szybko wybierajcie numer telefonu, wybierajcie, rozwiązujemy tę zagadkę, przechodzimy do kolejnej, myślę prostej. No, ja nie wierzę w to, że nikt jeszcze nie skojarzył tej nazwy tutaj z mojej koperty. Jedna osoba mi tylko wystarczy. Jedna, jedyna osoba z właściwą odpowiedzią. 704-304-304. Bardzo proszę.
może być tak, że nie udaje wam się znaleźć tej nazwy, bo może być tak, skoro do tej pory jeszcze nie została wymieniona, spróbujmy inaczej. Zawołajcie do pomocy dzieci. Dzieci, myślę, już skończyły lekcje w szkole, bo o tej godzinie to już chyba nikogo w szkole nie ma. Zawołajcie dzieci. Jeśli macie jakiekolwiek pod ręką, zawołajcie. Jak nie macie, to z dzieci sąsiada. Zawołać dzieci sąsiada i zapytać, jaki ptak może być w tej kopercie. Nazwa tego ptaka zaczyna się na T, kończy się na N. T jak tata, N jak Natalia. 5 chwil zostało. Kto pierwszy upora się z tym zadaniem i poda mi prawidłową nazwę, ten wygrywa. Nawet 7000 zł może należeć właśnie do ciebie. Kto mi w takim razie powie, jakie to słowo? Nazwa ptaka. Pierwsza T, ostatnia N. 5 chwil. I tylko 5 chwil. 704, 304, 304. No, wóz albo przewóz, wszystko albo nic. Chcesz te pieniądze? Proszę bardzo, zadzwoń. Udowodnij mi to, że chcesz powalczyć o 7000 zł. Dobrze, ja się nie odzywam. Podyktuję jeszcze tylko numer telefonu. Znów nie będę się odzywał, dam wam się skupić. Uwaga, 704304304. Trzy chwile, jeżeli znasz nazwę tego ptaka, wybieraj szybko numer telefonu. Nie pozwól, by ktoś to zrobił przed tobą, by ktoś cię wyprzedził. Nie daj się, nie daj się. Znajdź otwartą linię. Ptak z dużym dziobem, kolorowy ptak z dużym dziobem. Pierwsza T, ostatnia N. Resztę liter macie po mojej prawej, waszej lewej stronie. No ja wiem, że to jest ptak egzotyczny, ale spośród wielu egzotycznych ptaków, których nazwy naprawdę potrafią być zadziwiające, trudne, tak jak na przykład kazuar. Ta nazwa jest prosta, ta nazwa jest tak prosta, że każdy ją zna, jest bardzo popularna. Pytanie tylko, czy jest przed telewizorem osoba, która skojarzyła tę nazwę i już ją ma. Ja myślę, że jest, na pewno jest. Tylko ta osoba, sądzę, nie wybrała jeszcze numeru telefonu do mnie. 704-304-304. No macie te litery tu w piramidzie. Ja nie każę wam szukać nazwy po atlasach zwierząt. Nie, nie musicie. Wystarczy spojrzeć na tę piramidę liter.
i tutaj są wszystkie litery potrzebne do ułożenia tego słowa z koperty. Pierwsza litera T, ostatnia litera N. Jaki to ptak? Kolorowy ptak z wielkim dziobem. Bardzo twardym dziobem. Jeszcze dwie chwile, tutaj czekam na prawidłową odpowiedź. No moi drodzy, dwie chwile zostały. Obym nie musiał pokazać tego, co jest w kopercie przed usłyszeniem prawidłowej odpowiedzi. Kochany, poczekaj. Spokojnie. Ktoś zaraz trafi do studia. Jak zawsze zresztą, ja w to wierzę. Ja zawsze wierzę w naszych widzów. Uwaga, dyktuję numer. Jeszcze raz dyktuję numer. Wybierajcie ten numer telefonu. Wybierajcie go razem ze mną. 704-304-304. Kogo usłyszę w moim studio? Jeszcze moment jest. Ostatnia chwila. Ostatni moment. Czyżby nikt nie skojarzył tej nazwy? No, egzotyczne zwierzę. Ja wiem, no może to być problem, bo skoro jakieś zwierzę nie mieszka w Polsce, to ciężko czasami skojarzyć nazwę, bo te nazwy egzotycznych zwierząt bywają naprawdę skomplikowane. No, ale bez przesady, no chyba aż tak źle nie jest. Kochani, jeden śmiałek. Jedna dzielna osoba, która ułożyła już to słowo. Tak, nazwa ptaka, która zaczyna się na literę T, a kończy się na literę N. Ostatni moment, ostatnie, dosłownie momenty, króciutkie momenty, króciutkie chwilki, ułamki sekund, 7000 złotych. Kochani, bo za chwilę będę musiał naprawdę pokazać, co jest w tej kopercie. Bardzo bym chciał, żeby poprzedziła to prawidłowa odpowiedź. Jest zero, jeszcze czekamy. Wiele osób czeka na to zero, poczekaj, jeszcze nie, zresztą...
poczekaj. To ja tu rządzę, ja tu trzymam kopertę, ja mam słowo w kopercie. Ha! 704-304-304. Kto wybiera numer telefonu do mnie? Czy jest ktoś, kto zadzwoni do mnie z prawidłową odpowiedzią? Nazwa ptaka egzotycznego, ale takiego, która to nazwa zaczyna się na literę T, a kończy na N. No i nazwę te z tamtych liter da się ułożyć. I jak tam? Gdzie jest telefon? Gdzie jest zwycięzca mojego dzisiejszego programu? Kolejny zwycięzca. Ile tu mieliśmy? Jedna, dwie, trzy osoby. Trzy osoby już wygrały. Kto będzie czwartą osobą, która zdobędzie w dzisiejszym programie nagrodę? Patrzę na te litery, i fakt, że ja wiem, co jest w kopercie, ale ja widzę tę nazwę. Czy ty również widzisz tę nazwę? No, wielki, długi dziób, kolorowe ptaszysko. No, znaczy kolorowe, no w tym sensie kolorowe ptaszysko, że czarne ptaszysko, ale ten dziób kolorowy i... Nie takie szare jak wróbel, tylko rzeczywiście kolorowe. Jak to ptaki egzotyczne? Ptaki egzotyczne tam tych kolorów trochę mają zawsze. No słuchaj, no jak ja mam pokazać teraz? No nie, nie pokażę. Nie pokażę. Chcesz, żeby pokazać słowo z koperty? To chodź do studia. Chodź do studia, pokaż. Zobaczymy, czy się odważy. Zabrać mi kopertę i pokazać się wam i pokazać słowo. A widzisz, stchórzyłeś, nie wejdziesz tu do mnie. No i bardzo dobrze. Moi drodzy, czekam na telefon z właściwą odpowiedzią. Ptak, egzotyczny ptak. Pierwsza T, ostatnia N. No, śmiało, śmiało. Ja jeszcze moment tutaj będę. 7000 zł można wygrać. Nawet 7000. Trzeba tylko spróbować. No, ja jeszcze raz podyktuję numer telefonu. Spokojnie, jeszcze raz. Uwaga, wszyscy, którzy znają odpowiedź, no chyba, że tymi wszystkimi jest jedna osoba przed telewizorem. Nieistotne. Dla mnie liczy się to, żeby ta osoba, jedna osoba zadzwoniła do mnie i podała mi to słowo z koperty, to słowo, które tu jest na tej białej kartce napisane. 704-304-304. I proszę bardzo, kochani, 3 minuty wam daję na to, żeby wybrać numer telefonu i znaleźć otwartą linię, dodzwonić się tu do mnie. Słuchajcie, bo jeżeli mamy zagrać jeszcze jakieś zagadki w tym programie, to musi się teraz sprawa rozwiązać. To musimy te 3 minuty wykorzystajcie na to, żeby znaleźć otwartą linię i podać mi właściwe słowo. Jeżeli chcecie, żebyśmy coś jeszcze zagrali dzisiaj, żeby jeszcze kilka możliwości wygrania pieniędzy w tym programie się pojawiło.
704-304-304 i szybciutko. Minuta i 20 parę sekund nam zostało. 18 już, 17, 16. Tempo, tempo, moi drodzy. Liczy się każdy ułamek sekundy, każda sekunda. Niech ktoś trafi do mojego studia z prawidłową odpowiedzią. 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać. Należy wybrać, aby powalczyć o te pieniądze, o 7000 zł. Słowo z koperty. Nazwa ptaka. Nazwa ptaka zaczynająca się na T, kończąca na N. T jak Tatiana, N jak Natalia. Pierwsza T, ostatnia N, resztę liter macie tu po prawej stronie. Zarówno to T, jak i to N, ale pozostałe te ze środka tego słowa. I szybciutko. Kto wie, kto ma już nazwę tego ptaka, egzotycznego ptaka, z wielkim dziobem. Prędko. Siedemnaście, 16 sekund. 10, 9, 8. Nikt nie skojarzył? 5, 4, 3, 2, 1. No, jeszcze raz dyktuję numer telefonu i kończymy z zagadką, dobra? Uwaga, 7. No, zera są. Tak, 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 czas upłynął. Dobrze, no, mój drogi, ludzie czekają często na te zera, to ja teraz podyktuję wszystkim numer telefonu. Moi drodzy, jeszcze raz spróbujcie wybrać numer telefonu. Kto zna odpowiedź, kto wie, jaki to ptak, ten szybciutko wybiera. 704-304-304 i bardzo proszę. Dziś pytanie, jaki to ptak? Pierwsza T, ostatnia N. I dziś odpowiedź. Kto mi tej odpowiedzi udzieli? Czyżby naprawdę nikt nie skojarzył? Czyżby nikt nie wpadł na nazwę tego ptaka? No nieprawdopodobne. No słuchajcie, bo musimy naprawdę kończyć. Prezent od reżysera. Środkowa litera. W środku U. Pierwsza T, potem gdzieś tam jest U i na końcu N. No, pierwsza T, gdzieś tam dalej jest U i na samym końcu N. O, nawet reżyser był o tyle łaskawy, że już od razu umiejscowił to U, czyli druga U. Ty, U, inny na końcu. No, szybciutko, szybciutko, szybciutko. 704-304-304. I reżyser w swojej łaskawości dodał jeszcze jedną cenną podpowiedź. Podpowiedź brzmiącą: koniec programu. No, moi drodzy, proste zagadki w takim razie zostawimy na jutro. Zostawimy dziewczynom, zostawimy Ani i dziewczynom. Ale dzisiaj, póki tutaj jeszcze ten program trwa,
czekam na prawidłową odpowiedź. Ptak egzotyczny z wielkim dziobem, którego nazwa zaczyna się na tu, a kończy na n, jak Natalia. Litery, których brakuje, macie tam. Żeby nie powiedzieć tu. Tu macie litery do ułożenia reszty tego słowa. Początek tu, reszta liter też tu, na końcu n. 704-304-304, no cały czas czekam pod tym numerem telefonu, szukajcie otwartej linii i powiedzcie mi, wymieńcie mi głośno, ładnie, wyraźnie to słowo. Nazwę tego ptaszydła. Ładnego ptaszyska, bardzo ładnego, bardzo fajnego. Moi drodzy, bo kończymy program. No nie wiem, ilu tu jeszcze postoję, tyle, ile będzie trwał ten program. Niewiele, niewiele, bo wiecie o tym doskonale. Jak pojawia się napis koniec programu, no to są to już ostatnie chwile tego programu. I tu już trzeba niestety się sprężać. A pamiętajcie, że jeszcze czekają nas bonusowe pytania, które też musimy zdążyć jeszcze zadać, muszę zdążyć wysłuchać odpowiedzi na nie. Uwaga, uwaga! No, 3 sekundy na wybranie numeru. 704-304-304. Uwaga! 3 sekundy ode mnie, 3 chwile, 3. No, kto zna odpowiedź? Kto zna odpowiedź, ten wybiera numer telefonu do mnie. Kto nie zna odpowiedzi, na razie niech odpuści w tej sytuacji. Te osoby, które znają odpowiedź na tę zagadkę, wybierają numer telefonu. 704-304-304, a ja nasłuchuję. Zadzwoni ten telefon, czy nie? Szybko, szybko. Dwa. Było trzy, to dwa teraz. No, proszę bardzo. Ja tę kartkę nawet wyjmę już z tej koperty. Wyjmuję, otwieram i sprawa będzie prosta. No, moi drodzy. Jeden. Trzy, dwa, jeden. I zwycięzcą zostaje kto? No, ktoś, kto wybiera numer telefonu do mojego studia. Ktoś, kto wymieni mi właściwe słowo. I ja jestem pewien, że za sekundkę albo dwie usłyszę właściwą odpowiedź. Usłyszę to piękne słowo, nazwę tego sympatycznego ptaka, egzotycznego ptaka. Ty, u, ostatnia N. Ile my tam mamy czasu do końca? Pokażmy, 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 ile mamy czasu. Wiem, że koniec, 2,5 minuty, dobrze, 2,5 minuty, moi drodzy, no to się musi udać. Mało czasu, ale czas, start, proszę bardzo, 704-304-304 i czekam właśnie na twój telefon, na twój telefon, na twoją prawidłową odpowiedź. Jeśli podoba ci się ta liczba na ekranie, tych 7000 zł, jeżeli wiesz, jak brzmi nazwa tego ptaka, nazwa, którą mam tu na kartce, dzwoni, dzwoni jak najszybciej. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto szybciej znajdzie otwartą linię, ten będzie miał szansę wymówić głośno to słowo. No i przekonamy się, co się będzie działo dalej. Na pewno będzie wtedy, ta osoba będzie zwycięzcą. Minuta i 48 sekund. ...704-304-304. Półtorej minuty do końca. Jedna osoba jest mi tylko potrzebna. Nie wierzę, że nie ma wśród was osoby, która nie wie,
Jaki to ptak? Tropikalny, egzotyczny ptak z twardym, wielkim dziobem, występujący bardzo często w bajkach. No, minutka, 704-304-304. Szybciutko, kochani, bo kurczy nam się czas. Sami widzicie, koniec programu. Chcę zdążyć, naprawdę na spokojnie, nie nerwowo, z pytaniami bonusowymi, ale to wy musicie teraz jak najszybciej znaleźć otwartą linię. To wy musicie jak najszybciej wybrać numer telefonu i ktoś z was musi mi podać prawidłową odpowiedź. Może czekam właśnie na ciebie. No skoro nie słyszę dźwięku telefonu, to może trzeba wziąć telefon, zadzwonić. 20 sekund, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 2, 1 i telefon. No, jeszcze jestem, jeszcze stoję tutaj, czekam. Słuchaj, jakby co to przeproś tam, że jakby się przedłużyło, dobra? Ale muszę usłyszeć telefon, muszę. No, w tym tygodniu to mój ostatni program i chciałbym, aby zakończył się sukcesem. Chcę usłyszeć zwycięzcę. Kolejny raz zobaczymy się chyba w poniedziałek, jeśli dobrze pamiętam. No, jaki to ptak? Kto już wie? Kto odgadł? No, 3 chwile ode mnie na wybranie numeru telefonu. Do 3 razy sztuka. 704 304 304. 2. No i muszę to powiedzieć. 1. Moi drodzy, bo nie mam czasu, naprawdę, już nie mam czasu. Znaczy to nie, że ja nie mam prywatnie mam czas, ale nie mam czasu, bo program nam się kończy. No, 704-304-304, niech ktoś zadzwoni. No, teraz, kochani, teraz. No, robi się dla mnie bardzo nerwowo. Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery.
Oj, coś czuję, że się nie wyrobimy dzisiaj z finałem programu. Jestem pełen obaw. No dobra, moi drodzy, bo nie mogę już tu dłużej stać. Jakby to powiedzieć, no chyba będę musiał pokazać to słowo. Uwaga, 3, 2, 1 i pokazuję. Uwaga, 3, 2, 1 i odwa... Ach, jednak, witam, dzień dobry! Halo, dzień dobry! Dzień dobry. Jak brzmi to słowo z kartki, z koncertu? Tukan! Oczywiście, że tukan! No nareszcie, a już miałem otworzyć. Dobra, to ja szybko sięgam teraz po kopertę z pytaniami bonusowymi. Walczymy o 7000 zł, bo stówkę ma już pani na swoim koncie. Mogę czytać? Tak. To czytam. Podaj piątą planetę od Słońca. Neptun. Aj nie, Jowisz, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz jest piąty. Aj, kochani moi. No dobra, to ja w takim razie żegnam się, stówka należy do pani jak najbardziej, a ja żegnam się z wami, jutro program prowadzą dziewczyny, a ja widzę się z wami w poniedziałek, kochani. Do miłego zobaczenia.